Dzień dobry, przyszła wiosna, a ja do Was biegnę z garścią dobrych rad. Ten odcinek będzie o tym, jak prawidłowo ciąć trawy ozdobne. Miłego oglądania! Pora zaprezentować dzisiejszych bohaterów. Przedstawię Wam najczęściej spotykane trawy ozdobne w naszych ogrodach. Pamiętajcie, by do tej pracy zakładać rękawiczki ochronne. Pierwszym pacjentem będzie sporobolus. Nowe wiosenne liście puszcza z ziemi, dlatego śmiało przycinamy suche liście, uważając przy tym, by nie przyciąć młodych liści. Kolejną bardzo popularną chyba w naszych ogrodach trawą jest kostrzewa sina. Niektórzy ją przycinają na zero. Nie róbcie tego, bo to będzie wyglądało jak przerośnięty jeż. To, co musimy zrobić, to po prostu ją wyczesać. Łatwiej nam będzie, gdy złapiemy taką czuprynę i ją trochę pognieciemy. Dzięki temu liście, wszystkie suche liście łatwiej nam wyjdą. I zdradzę Wam taki sekret, że najlepiej taką pracę wykonywać, gdy liście są mokre. A tak wygląda kostrzewa sina, która była chroniona przed śniegiem. Rośnie pod świerkiem. Ładna. Kolejną dosyć problematyczną trawą jest tużyca. Ona jest trawą półzimozieloną. I to, co ja robię, to ja ją po prostu wyczesuję. Gniotę i wyczesuję. Niektórzy ją przycinają. Dla mnie już jest za późno. Spójrzcie, jeżeli ją przytnę, utnę ją krótko, to wtedy uszkodzę liście. To będzie wyglądało tak. I gdy zacznie odrastać, te liście będą się wydłużały, będą wyglądały po prostu nienaturalnie i nie za ładnie. Dlatego poświęcam trochę czasu, wyczesuję i wycinam wszystkie suche liście. Tu mam młodą sadzonkę Carex Maxima Pendula. Spójrzcie, ucinam liść i on nie odrośnie, nie zrobi się ładne. Więc to, co ja robię, to ucinam po prostu u nasady wszystkie liście, które nie wyglądają za ładnie i tym sposobem oczyszczam roślinę. Kolejną, coraz bardziej popularną trawą jest ostnica, stipa. Ją wyczesujemy. Można przyciąć, ale ja wolę tego unikać, wolę ją wyczesać, poświęcić trochę czasu i oczyścić ją z suchych liści. Bo dla mnie wygląda tak znacznie ładniej i nie muszę długo czekać na to, aż odrośnie. Odjeżdżamy z towarem i zaraz Wam pokażę kolejne trawy i w jaki sposób je pielęgnować. Chcę Wam pokazać, co zrobić z trawami, które rozrastają się jak pesz. Czyli tutaj mamy na warsztacie mozgę trzcinowatą odmianę Picta. To, co ja z nią robię, to ją grabię i najlepiej to zrobić po deszczu, gdy suche liście są mokre. Dzięki temu szybciej się łamią i łatwiej wyczesują i będziemy mieli po prostu mniej pracy. Kolejny jest miskant chiński. Ja zanim go wytnę, to go próbuję połamać. Dzięki temu włókna pękają i jest łatwiej ciąć. Tniemy tym, czym nam jest wygodniej. Sekator, nożyczki, ale do miskantów lepsze są sekatory. Od nożyczek można nabawić się pęcherzy i odcisków. Na moim poletku doświadczalnym mam kilka traw. Tu jest trzcinik, jego wyczesujemy, nic więcej z nim nie robimy. Następny jest znowu sporoborus. I rozplenice japońskie. Ugniatam, dzięki czemu grubsze pędy się łamią i łatwiej jest je po prostu wyciąć. Jedną z moich ulubionych traw jest śmiałek, bo jest półzimozielone, jak widzicie, tak wygląda po zimie, tu w odmianie Scotland i ma ciekawe kwiatostany. Następna trawa to jest owsica wiecznie zielona, młoda sadzonka i tu następny okaz śmiałka. Jego wystarczy wyczesać. I robię to od spodu, od ziemi i wyczesuję do góry. Wyciągam wszystkie suche liście. I tak tym sposobem oczyszczam najczęściej spotykane trawy ozdobne w naszych ogrodach. Jeżeli jakiś suchy liść mi zostanie, absolutnie się tym nie przejmuję, trochę popada, przyjdzie przymrozek i będzie łatwiej to wyczesać, a nawet może być tak, że wiatr to wywieje. I się nie przejmuję tym, że mam bałagan na podwórku. Dziękuję za uwagę, dajcie mi znać w ankiecie, czy wolicie odcinki o roślinach domowych czy ogrodowych, a w komentarzu pod tym filmem dajcie znać, czy już ogarnęliście swoje trawy ozdobne. Dziękuję i pozdrawiam!